dzisiejsza wystawa jest okazją do obejrzenia prac rysunków. Ja je nazywam obrazami, bo są tak malarskie i tak znakomite w klimacie, w emocjach. Są ciche, a zarazem szalenie głębokie. Jest to zestaw prac, który powstał w ostatnich latach. No niewątpliwie, że architektura jest jakimś takim klimatem, który tutaj stanowi podstawę, prawda, do moich poszukiwań. Ta architektura jest ukazana w mroku. Charakteryzuje się przede wszystkim ciężarem. Poza mrokiem jest wymiar duchowy. Ten klimat duchowy w pracach Władka buduje światło. Światło, które jest dyskretne, ale jest niezwykle znaczące. Inspiracje, które znajduje Władek w architekturze, często w architekturze sakralnej, pokazują wymiar głębszy, pokazują wymiar duchowy. Nie mam oczu, a widzę. Nie mam uszu, a słyszę. Nie mam serca, a czuję. Nie mam rozumu, a wiem. Kiedyś dawniej to pracowałem w plenerze przez wiele lat i prace powstawały bezpośrednio w Krakowie, w innych miastach w Polsce. Teraz natomiast to są prace, które powstają z wyobraźni i są odzwierciedleniem jakichś moich nastrojów, przemyśleń. Od strony formalnej te prace posiadają bardzo określoną, wyrazistą formę. Są uproszczone. Jest przedstawiony w nich fragment fasady. Tak jest rozstrzygany na płaszczyźnie niedużych prostokątów, a właśnie wydaje się, że te prace są monumentalne. Władku, bardzo serdecznie gratuluję Ci i życzę Ci, by ta Twoja inwencja artystyczna nadal była niczym nieskrępowana. Pochodzenia jestem nowochucianką. Mając pewne zamiłowanie do pisania, postanowiłam napisać książkę, która będzie osadzona właśnie tam. Żeby troszkę zaintrygować czytelników, pomyślałam, że może to być kryminał. I wtedy zobaczyłam tego gościa. Nikt w Nowej Hucie tak się nie ubiera, a już zwłaszcza na spacer po łąkach. Miał na sobie czarny, błyszczący nowością garnitur, w prawej ręce niusteczkę typu aktówka, a w lewej parasol z wielką rączką w kształcie jakiegoś egzotycznego ptaka. A jeśli to ten wampir z Uroczego? Kryminał nie składa się z narratora i bohaterów, tylko cała książka jest w formie różnego rodzaju notatek, zapisków, fragmentów pamiętnika, listów, rekomendacji partyjnych, donosów, różnego rodzaju skarg, podań i tym podobnych. I z tego wszystkiego wyłania się historia, naprawdę dość mrżąca krew w żyłach, ponieważ giną aż 4 osoby, a w tym nauczycielka matematyki Kosa. Nareszcie plac centralny. Rzeczywiście wygląda trochę jak niezbyt udany tort urodzinowy, w którym właśnie eksplodowała bomba. Dookoła grube kolumny, ozdobne gzymsy i lodzie, a w środku ogromny, pusty skwer z zaniedbaną trawą i rzędem nędznych bratków. I nagle znowu zobaczyłam tego gościa. Dziewczyna, która zrobiła rysunki dla mojej książki, nie wydaje się osobą absolutnie odpowiednią, ponieważ jest bardzo młoda i urodziła się w zupełnie innym mieście. Jednak potrafiła uchwycić ten specyficzny klimat Nowej Huty. Nie ten socrealizm, to zadufanie komunistyczne, ale ten smaczek, który wtedy panował w latach 70. w tamtejszych ilustracjach, jak w piśmie na przełaj albo w proszku Polena. Przeglądałam albumy, które ilustrowały tamtą epokę i architekturę Nowej Huty. Zdecydowałyśmy z Hanią, że ilustracje będą czarno-białe, ponieważ taka była wtedy telewizja, takie były gazety, taka była wtedy rzeczywistość. Dziękuję Ci, Jezu, i za to, że z Czyżyn łatwo teraz dojechać na Bieńczycę 9. I ja częściej będę mogła dopełniać moich religijnych obowiązków i odwiedzać Cię w Twoim domu, dobry Boże, bo to tylko 3 przystanki i chodnik też lepszy niż w mogile. Chciałam Ci jeszcze przypomnieć, słodki Jezu, że Nowa Huta jest teraz intergeneralną dzielnicą Krakowa, a nad nim już tyle świętych ważnych czuwa, że na pewno nikomu się nie narazisz, jak nas wszystkich weźmiesz pod swoją opiekę. Amen. Thank you.
jesteśmy w sali tańca Ośrodka Kultury Cypriana Kamila Norwida na drugim już małopolskim przeglądzie dziecięcych zabaw ludowych, w którym to występują 3 i 4 latki zaledwie, takie maluszki. Gąski, gąski do domu, boimy się swego wilka złego. Gąski, gąski do domu. Warto wracać do tej tradycji, ponieważ polskie zabawy ludowe stanowią nie tylko cenną, obyczajowo-kulturową spuściznę, ale ciągle są aktualne. Zabawy ludowe uczą dzieci zachowania, bycia, obyczajów w grupie, czyli w gromadzie, jak dawniej mówiono, i pokazują rządzące nimi, czyli właśnie tymi zwyczajami prawa. Dzięki takim imprezom dzieci 3-4-letnie mają szansę poznać i bawić się zabawami ludowymi, które są przecież naszą tradycją narodową. Warto to kontynuować, kultywować i w dzieciach zaszczepiać właśnie miłość do naszego kraju.